Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam w kolejnym odcinku z Little Goody 2. Shoes. Moi drodzy, wracamy oczywiście. Widzicie, odcinki są na bieżąco. Przynajmniej w miarę na bieżąco. Przynajmniej z tego, co teraz sobie nagrywam. A nagrywam sobie dzień w sumie po poprzednich odcinkach. Więc, kochani, no ja mam oczywiście zapasik. Ja sobie muszę te zapasy robić, tak jak wam kiedyś tłumaczyłem. No i co? Dzisiaj idziemy pracować z Marini. Więc najpierw wróćmy się tutaj. I zobaczmy, czy możemy porozmawiać z Rosmarin. Jest coś, nad czym się warto zastanowić, Rosmarin. Czy wiesz może, jak Flock stracił swoje oko? Zawsze się nad tym zastanawiałam. Zawsze myślałam, że musiał się gdzieś zranić, albo... Mogła być to gałąź lub po prostu może spadł. Przynajmniej nie wygląda na to, żeby cierpiał. Och, tak bardzo chciałbym móc z nim porozmawiać. Mam do niego tak wiele pytań. Na przykład? Na przykład czemu na samym początku za mną podążył? Myślę, że twój kapelusz, który jest zrobiony z siana, się do tego przyczynił. Och, i chciałbym również zapytać się go o imię. A czy to nie jest przypadkiem Flock? Tak naprawdę to nie jest jego prawdziwe imię, to po prostu ja mu tak nadałam. Jest kozoł Rosmarin. To nie zmienia faktu, że ciągle ma własną postać Alice. Powinniśmy skończyć zastanawiać się nad bezużytecznymi rzeczami, Rosmarin. Ale jest z tym bardzo dużo zabawy, czyż nie? Oj tak. Chodźmy do Flocka jeszcze. O ile Flock tu jest? Jest, jest. Aha, czyli to samo. Nic się tu nie zmieniło. No i właśnie, kochani, bo tutaj była rozmowa na temat klucza do sypialni. I była mowa, że najprawdopodobniej wrzuciła go ze zbocza. Tak mi się przynajmniej wydaje, że była taka rozmowa. No i właśnie. Przejdźmy się na to zbocze. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie cokolwiek sobie z tym ogarnąć. Idziemy, idziemy. Dużo dzisiaj czasu, dużo dzisiaj rzeczy do zwiedzania. I mam nadzieję, że również dużo rzeczy do zrobienia. Rozumiem, że tutaj nic nie ma. Nie ma. Musimy zrobić trochę kasy. Trochę kasiorki trzeba zarobić, moi drodzy. No i dobra, to było tutaj. Herberg Viewpoint. Tylko to, wiecie, to nadal nie jest to. Bo ona zrzuciła go ze zbocza, a to jest Viewpoint. Niech twe ciało mu służy. To było to, co te Werony powiedziały. Może bardziej kruki. Jeśli to jest to, czego trzeba, żeby się tam dostać, mogę również oddać wszystko mu. Mogę mu wszystko oddać, co mam. Błyszczący w oddali monumentalny zamek jest efemerycznie poza zasięgiem. I wiecie, tak po prostu nie dla nas, nie dla nas. O! Najlepiej wrócę innym razem. A kurde, coś tu jest. Właśnie, tu coś będzie jeszcze. Coś tu jeszcze będzie do zrobienia. No, okej. Idziemy powolutku w stronę miasteczka. Chociaż wiecie, ja też tak sobie tutaj mniej więcej zglądam. Jakieś tam widzę dziwne rozejście ścieżek. No to oczywiście to sprawdzimy sobie. Ale tu nic więcej nie ma. Hop, hop, hop i hop. Lećmy, lećmy. Mam nadzieję, że tym razem... O. Znów... Wrony. Och, jest tu tak wiele wron. Co te wrony tutaj robią? Alice, czy wszystko jest w porządku? To nie może być coś dobrego. Musimy się pospieszyć.
Iż, dziady. O, widać, że one mają wyjebongo. Powiedz, Rodmarin, umiesz szyć, prawda? Coś tam umiem. Więc to wszystko wyjaśnia. Co wyjaśnia? Dlaczego te naszywki są na tej twojej sukience takie niezgrabne? Moglibyśmy poprosić panią Marielle o pomoc, wiesz? Och, ale moja sukienka się mi podoba w sumie. W porządku, ale wiedziałbym, że zasługujesz na coś lepszego, na nowsze ubrania, to wszystko. Ach, nie potrzebuję lepszych, Alice. To jest moja sukienka, jest ze mną od lat. Wszystkie łaty tak naprawdę coś dla mnie znaczą, widzisz? Co zatem oznacza ta w kształcie księżyca? Och, ta jest z mojego starego koca. Wziąłem go przy sobie, przynosi mi lekkie ukojenie, gdziekolwiek pójdę. A ta w kwadraty? Babcia załatała mi ją, gdy spadłem z drzewa. Nie mogę się zmusić do rozstania z nią teraz, kiedy odeszła. Okej, w porządku, masz swoje powody. Doceniam tę myśl, Liz. Właśnie, bo ona była taka dosyć poszarpana, no ale przynajmniej wiemy już dlaczego. Wszystkie te łaty i tak dalej, to wszystko ma dla niej jakieś znaczenie. Dobra, zapiszmy sobie progres. Zobaczycie pewnie, kiedy nagrywam. 12.11 dokładnie. I dzień później. Dobra, tu co my mieliśmy? Lewo nie wiadomo. Prawo Primeldorp. I w górę Kipperberg Peaks. Możemy tam pójść. A, najlepiej, gdy nie będę się oddalał zbyt daleko, okej. Okej. Po lewo były lasy, a po prawo jest Kipperberg. No okej. No sporo ich tutaj jest i naprawdę. To jest Rosmarin, którą znam. Nie mam wątpliwości. Nie wiem, co sądzić o wczorajszej nocy. Chociaż Rosmarin... No właśnie, ona była taka dosyć dziwna. Ile mamy kasy? Ja mogę to sprzedać. Ja mogę to sprzedać. Mogę? Lebuchen Bakery. Dobra, zawsze miło cię widzieć, Elise. Przedaje. Podychu? Ojej. Dobra, coś jeszcze? Ja bym coś może kupić. To są pretzle. Tylko zobaczcie, ile to kosztuje. Ja pierdzielę. Chlebów mamy, labuczena mamy. Możemy kupić z jednego pretzla. Okej. Okay. Być może nawet spróbujemy podzielić się z tą dziewczynką. Dobra, na razie. Jak ona się nazywała? Kurde, zapomniałem. Jak ona się nazywała? Za cholerę, nie wiem. Jakie w ogóle mam prace? To jest też dobre pytanie. Dobra, idź do Kipperberg Village. Coś mnie gardło boli. Ujujuj. Niedobrze. Dobra, tu nic więcej nie ma. Co to wszystko jest? Oj, nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widziała tak wiele wron na raz. Szef Marin, musimy zobaczyć, o co z tym wszystkim chodzi. Mamy dostępny party block. To jest to samo, okej. Zobacz, co się stało, co się dzieje. Może musimy je przepędzać.
no ale faktycznie jest ich sporo. Jest ich mega dużo. Nic nie widać. Lepiej pójdę pomóc chłopakom, Brunhilda. Nie, Guido. Proszę, nie idź. O co tutaj chodzi? Chyba nie chcesz powiedzieć, że ich nie widziałaś, prawda? Widziałam je wcześniej niż kiedykolwiek inny, ktokolwiek, kiedykolwiek ktoś inny w Kiffenbergu, jak wiesz. A, powinnaś coś o tym wiedzieć. Och, proszę, przestań z tym nonsensem, pani Wilmo. Te nieszczęsne posie włamały się do wiatraka Alice. Dlatego najlepiej będzie tam wrócić, Brunhilda. Ona jest w ciąży, Guido. Nie pozwól jej na to. One się włamały do wiatraka, panie Guido? Ona ukradła nasze zboże, ty dranie. Muszę iść, Brunhilda. Nie mogę tutaj stać cały dzień. O, Guido. Co jeśli oni zaatakują mnie, gdy ty będziesz z daleka? Czy z dal ode mnie? O, Brunhilda jest w ciąży. Ciekawe. Dobra, myślę, że musimy się przejść do wiatraka. Tam to jakoś nawiedzono. Chyba to już czytaliśmy wtedy. Pani Odil? Ech. Nie mów mi, że chowasz się przed wronami. A, nie zbliżę się do tych okropnych rzeczy. Och, to jest wszystko twoja wina. Jak to jest? W jaki sposób to jest moja wina, pani Odil? Wasza wina, przepraszam. Wy dwie coś ukrywacie. Jestem tego pewna. Stary Joen jest brany za głupca, ale ja wiem, że to wszystko twoja wina. Czy to z powodu tego, co powiedziałem wczoraj, pani Odil? Ach, niech to wszystko, te wszystkie okropne wydarzenia. Rozumiem, że to przerażające, pani Odil, ale nie możesz... Och, przestań. Te wrony to nie jest wszystko. Nawet nasze dzieci wiedzą, że to wszystko jest coś przeklęte. To klątwa. Co ty? Już, zostaw mnie ty. A ty małpo. Okej. Okay. I ona raczej nas nie lubi. Być może to naprawdę moja wina. Pliłem to trochę wtedy. Dobra, tutaj jest wiatrak. Si, tu będzie wiatrak. Jeszcze bym się przyszedł na dół. No, cokolwiek. Nie ma sensu marudzić, Jacob. Powiedziałam nie. Ale babciu, coś się stało, pani Marlene? To Apfel, dziewczyno. Ostatnio dostał gorączki w nocy. Gorączki? Czy wszystko z nim w porządku? Lebuczyn powiedziała, że biedny chłopak majaczył. Och, proszę mi, pozwól mi, babciu, pójść się z nim zobaczyć. Absolutnie nie, Jacob. To moje ostatnie zdanie. Gdzie on teraz jest, pani Marlene? W kościele, tak słyszałam. Och, mógłbym poczekać na niego przy fontannie. Lepiej zaczekaj na powrót ojca, Jacob. Nie chciałbym, żebyś był zdany na łaskę tych ptaków. Ale babciu... Dotyczy to również was dwojga. Nie zbliżajcie się do tych wron. Rozumiecie? Ach, ale czy one kogoś skrzywdziły? Tylko Bóg wie, czy by mogły. Dobra, mamy dwa miejsca do zwiedzenia. No to widzę, że jeszcze będziemy musieli iść do kościoła. Szukamy dalej.
Och, powinnam była ci uwierzyć z nocy, Elis. Dobrze by było. Przypuszczam, że by to nie przeszkodziło temu czemuś. Te straszne rzeczy są wszędzie. Czy widziałaś, jak cały czas krążyły wokół wiatraka dziś rano? Chłopcy wciąż próbowały się tam dostać, za nimi. Krążyły nad wiatrakiem? Po co? Oczywiście, żeby ukraść nasze ziarno, Elis. Oj, te wrony to zły omen, na pewno. Ja chciałbym pożyczyć pojęć starego Joena, ale powinniśmy się nad tym wszystkim zastanowić. No, teraz to zły omen. A nie wina, Elis. Właśnie, a co w stajni? No, widzę, że nic. Nic się nie zmieniło. No dobra. Czyli ludzie się próbują włamać do wiatraka. O kurde. Dobra, to na razie jeszcze tu nie idziemy. Czyli wrony się dostały do wiatraka i wyżerają całe ziarno. No właśnie. Ciekawe. Przy kościele nie widziałem, żeby coś się tam w sumie działo. W kościele był w miarę taki spokój, nie? Oj, będziemy zeskrybować ptasie kupy z dachu przez tygodnie, Elma. O, Elis, czy mogłabyś spojrzeć na te bzdury? Mówicie o tych wronach, jak sądzę. Cały Kiperberg jest pełen tego plugastwa. Mówiłam wszystkim, co widziałam wczoraj, pani Elmo. No, są szkodnikami, Bóg wie, skąd się wzięły. Ale nie powinny być niebezpieczne. Jak przypuszczam, znaczy, jestem pewna. Co ty mówisz, dziewczyno? Oczywiście, że są. Lepiej przemów kuzynowi do rozsądku, Elis. Najwyraźniej. Znaczy kuzynce, przepraszam, nie kuzynowi, Boże. Najprawdopodobniej nie jest z nią wszystko w porządku. Biedna dziewczyna. Hej, w porządku. Chodźmy, Rosmarie. Ach, oczywiście. Rozumiem, że się nie da tam wejść. Oj, jest źle. Jest bardzo źle. Lepiej się udowiem, dlaczego te wrony są w Kiwerbergu i to szybko. Czyli do kościoła nie pójdziemy. Musimy iść tak czy inaczej do... Do... Oczywiście do wiatraka. Zapiszmy sobie grę. Zapiszmy sobie grę. Widzę, że one przekazy modowania nadal się wczytują i one ich się nie da odgonić. Nie ma szans. Mi dobrze wiedzieć. O, tu jest jeszcze sklep. No właśnie. Tu jest sklep, kochani, z tymi wszystkimi innymi produktami. Dobra. Nie chcę sprzedawać. Chcę kupić. Nie. I'm buying. No właśnie, tutaj mam bandaże nawet. I to po dyszku. Ointment jest za 20. Spice Wurst jest 3. Grape Juice jest plus 10. Roast Turkey. No to w sumie jest spoko. Daje dużo tego i tego. Dobra. Będę już wiedział, na co mniej więcej zbierać. Już mam 30 niby. Dobra, no chodźmy jeszcze się tu przejdziemy. Czy tu nic nie ma? Tu nic nie ma. To już sobie z tym wózkiem ogarnęliśmy. Wiemy, kogo to jest. A tu? Studnia do mycia Kiwerbergu. Posąg ryby stoi w jego centrum. No ale to samo, co było wcześniej, okej. Dobra, piję się kawy. Napiję się kawki. Idziemy do wiatraka. W wiatraku naprawdę coś się dzieje. W ogóle zobaczcie. Ej, kurde.
Ja dopiero teraz to zauważyłem. Bo ja wiecie, ogólnie sporo gram teraz w Isaaca, nie? Tak sobie patrzę, Brimstone. Wiesz, to jest... Nie Bridgestone, kurde. Zobaczcie, jakie gówno. Brimstone. Brimstone... Isaac. Ja wam to wklepię. Może, o ile nie zapomnę. Nie, no dobra, jest trochę inne. Nie, dobra, pomyłka. Sorry, mój błąd. Ale tak mi się skojarzyło. Się skojarzyło. Dobra, no to te 20 sekund wam oddam. Te 20 sekund wam oddam. Dobra. Zobaczmy, czy możemy cokolwiek zdziałać tu. Dobrze się tym zaopiekuję, ojcze. Nie ma tutaj nic do oglądania, Alice. Najlepiej wróć do miasta. To ty pierwsza zobaczyłaś te wrony, prawda, Alice? No, to nie tak, że mi uwierzyliście, gdy miało to znaczenie. No, powiedziałem to wczoraj, wieczorem i powtórzę to jeszcze raz. Coś ukrywasz. Nie ma teraz znaczenia, stary Joanie. Musimy się skupić teraz na bieżącej sprawie. Wszyscy mieliśmy dość kłopotów zeszłej nocy, prawda? Nie potrzebujemy więcej krzyków w tej chwili, to jest pewne. Teraz, gdy ukradli tyle zboża, ludzie... Ile ukradli, panie Gustawie? W sumie około worka. Dotarliśmy na czas, by zapobiec najgorszemu. Te cholerne ptaki budowały gniazdo w... Karniku? Owen? Tak się wydaje. Owen to jest piekarnik. Powinniśmy go później dobrze wyczarować. A, w piecu pewnie. Wygląda na to, że nie chcą nas atakować. Przynajmniej to. Okej. Zamknęliśmy je i zaufaliśmy staremu Eugene'owi z kluczem. W sensie, że dali mu klucz. Dziękuję za zaufanie. Oczywiście, zwłaszcza po wczorajszych wydarzeniach. Ponieważ został okradziony, czy dlatego, że nie ma koni, którymi mógłby kraść zboże? Tak, kto stoi na straży? Kto będzie stał tutaj na straży? Zanim do tego przejdziemy, Bernard, jest coś, co chciałbym powiedzieć. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co wydarzyło się ostatniej nocy. Mieliśmy trzymać się razem. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Usłyszeliście go. Kieferbrook jest tym... Kieferbrook jest tym, co tak naprawdę jest od nas, co z niego zrobiliśmy. Nie zapominajmy o tym. Dobra, powinienem wracać do kościoła. Z apelem jest już lepiej, ojcze. To jest właśnie o czemu się przyglądam, Finn. Najlepiej będzie jak pójdziesz z Alice. Lepuchen będzie zadowolony, jestem pewny. Oczywiście tak zrobię, panie Gustaw. Oj, martwię się, Alice. Pan Bernard powiedział, że wrony próbowały zrobić gniazdo w piecu, w kotle. Przypuszczam, że to przytulny mały zakątek. Nie widzę innego związku z tym. Więc w wiatraku jest piekarnik, tak? W wiatraku zawsze był piekarnik, Rosmarin. O co chodzi?
Delikatne ciało, Elise. Czy nie byłoby to dobrym sposobem na jego przygotowanie? O, masz na myśli, żeby zrobić z tego chleb, tak? Piec, nie piekarnik, właśnie. Może mogłabyś zapytać w mieście, czy pozwoliliby ci wejść? To raczej ryzykowne, Rosmarin. Tak przypuszczam, ale... Oj, nie przychodzi mi teraz do głowy w żaden inny sposób, jeśli chcę go znaleźć. Myślę, że warto byłoby spróbować. Okej, zobaczymy, co możemy zrobić w tej sytuacji. Okej. Powiedziałbym, że wślizgnęły się przez dach, Gustawie. A kiedy zdał sobie pan sprawę, że wrony są w wiatraku, panie Ludwigu? Henryk wszedł rano po mąkę. To on dał znać. Więc zamknąłeś go. Znaczy zamknąłeś je, prawda? Musimy wytrzymać te ptaki z dala, Elise, albo zabiorą nasze ziarno. Całe nasze ziarno. Okej. Powinieneś je odciągnąć. I stoisz tutaj cały dzień? Ale nie, to jest jedno i drugie jest głupie. Dobra, powinien się odciągnąć. Może gdybyś rozsypał trochę zboże gdzie indziej, panie Gustawie. Wtedy wiatrak mógłby być w sumie dostępny. Już myśleliśmy o tym, Elis. Nikt nie był za tym, żeby marnować więcej ziarna, panienko. Rozumiem. Dobra, powinniśmy mieć oko na wiatrak, Elis. Możesz zamienić słowo z Eugene'em. Nie, no oczywiście. Okej. Okay. To Elizabeth in Church. Rosmarin ma rację. Powinnam znaleźć sposób, żeby się tutaj dostać. Pytanie w mieście powinno wystarczyć, ale... Właśnie, ale... Nie wiadomo, czy nam teraz... Teraz nam to pozwolą. Dobra, chodźmy do kościoła. Chodźmy do kościółka. Uuu, co tu jest? W pełni zapakowanej złociste główki pszenicy delikatnie kołyszą się na wiosennym wietrze. Tylko opis fauny i flory. Okej. Dobra, to chodźmy do kościoła. Bo chyba inaczej i tak nigdzie nie możemy iść. Zapiszmy sobie lekko grę. Save in progress. Okej, zapisane. Być może rozejrzymy się też tutaj. O! To miejsce zawsze przynosi, przywołuje tak dobre wspomnienia. Pachnąca górska bryza trzepocze po pejskich wzgórzach, rozsiewając wiosenną radość na wszystkie strony Kieferberg. Tam nic nie było? Nie, dobra, wydawało mi się. Tu też w sumie nic nie ma. Dobra. Złazimy. Przestałam zapalać świecę, odkąd babcia Hall odeszła. W każdym razie nigdy nic nie zrobiły. Płonąc w ślad za modlitwą, czy podążając w ślad za modlitwą płomień każdej świecy migocze w pogodnym oddaniu modlitwy.
Dobra. Coś tu? A. O, coś tu, 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 tu? No, cokolwiek. Nigdy nie widziałem wody pływającej z tego miejsca. Zastanawiam się, czy hydraulik był używany do czegokolwiek. Polowany na gładko perłowy kamień jest nietknięty. Nie tylko zdoba. Tyle osób to. Samo będzie. O, tu też coś jest. Pamiętam, jak zgadzałem się do gabinetu ojca Hansa z Leb, kiedy byłyśmy dziećmi. W tych dwóch pokojach są same śmieci w każdym razie. To też? Tak, to samo. Okej. Okay. To musi być Biblia Lebuchen. Popatrzmy. Nie, nie mogę tego zrobić. To tak żmudne, że nie mogłem się do tego zabrać. Odpuściłam po pierwszym zdaniu. Egzemplarz Pisma Świętego spoczywa na ołtarzu pod cienką warstwą kurzu. To ołtarz? Nic dziwnego, że ojciec Hans jest takim żałosnym nieszczęśnikiem. Też bym była, gdybym musiała czytać ten bełkot cały dzień. Pismo Świętego ojca Hansa spoczywa na ołtarzu, a każda strona jest nabazgrana adnotacjami. Obazgrana adnotacjami. Dobra. Pogadajmy sobie z nimi. Och, miło cię widzieć, Elis. Pewnie słyszałaś o apelu, tak przypuszczam. Nie, nie słyszałam. Apel była wczoraj bardzo chora, Elis. Znaczy, chory. Miał bardzo wysoką gorączkę. Majaczył. Och, biedny chłopak. Nie mogę znieść patrzenia na jego małe rączki. Ale co z nim, pani Dorotio? Najlepiej będzie, jeśli usłyszysz ją ode mnie, Elis. Prawdziwą historię. Nie spałaś całą noc, Lisbeth. To możemy jej po prostu powiedzieć. My to możemy jej powiedzieć. Z Apelem jest teraz wszystko w porządku, jak widać, ale ostatnią noc on... Obudził mnie jego jęk, mówiący bzdury. Gorączka gotowała go żywcem. Zadzwoniliśmy po ojca... Zawołaliśmy ojca Hansa i przeprowadziliśmy go do kościoła, ale... Apfel nigdy nie był tak chory. Myślałam, że go stracę. On też nie był... W sensie normalny, cały. Ciągle mam rotał do siebie. A ja... Nie wiem jak, ale jego ręce były ranne. Przerażające. Bo tak obficie krwawił. Stygmaty? Tak jakby coś się podziobało. Ja nie potrafię tego wyjaśnić. Och, proszę się uspokoić, pani Lisbeth. Tak, w porządku, pani Lisbeth. Pani. Proszę wziąć głęboki oddech. Na początku myślałem, że złapał chorobę kóz w jakiś sposób, ale... Nie tłumaczyłoby jego rąk i cokolwiek zdarzyło się moim kozom. Och, to moja wina. Wszystko w porządku, pani Lisbeth. Wszyscy tu jesteśmy dla pani. Wszystko jest okej. A co z kozami? To musiało się stać podczas modlitwy. Dla Apfela w kościele.
Kiedy pani Elizabeth poszła po niego, dla niego po suche ubrania, ona natknęła się na dwie kozy leżące na ziemi. Wykrwawiły się na śmierć. Ich języki były wyrwane i ich głowy również zostały odcięte. Może być pani pewna, że pani pomożemy, pani Elizabeth. Zorganizuję przyjazd lekarza tak szybko, jak to tylko możliwe. Co mam zrobić z jedną chorą kozą, ojcze? Upewnijmy się, że pani i dzieci... nie wyjdą z tym, pani Elizabeth. Zapraszam na kolację z Finem w każdej chwili, Elizabeth. Dziękuję, ale nie mam siły, Dorothea. Pani Dorothea będzie opiekować się apelem, pani Elizabeth. Najlepiej będzie, jak wrócisz do domu i odpoczniesz przez cały dzień. Oczywiście, ojcze, dziękuję ci. Chodź, odprowadzę ciebie i Apfela do domu. To okropne, Elis. Powinnam złożyć im wizytę później. Powiem wam, że tutaj się dzieje coś dziwnego. Każda rzecz jedna za drugą, prawda? Ale najpierw najważniejsze. Powinnam wymyślić, jak zdobędę... jak położę moje ręce na tym kluczu. Dobra, jakie mam taski? Jakie mamy, kochani, taski? Pomóż Marlin z chickenami. I pomóż Guido ściąć trochę drzew. Nie zapomnij porozmawiać z ludźmi na temat śledztwa. No dobra. Niech tak będzie. I co, może zobaczmy na górze jeszcze? Zobaczmy na górze, czy się nic nie zmieniło. Nope. Cały czas to samo. No, lepiej wiecie. Lepiej wiedzieć. Okej. Okay. Widzę, że Rosmarin sobie tutaj siedzi. Okej, okay, unlock. Jakiś sukces, Elis? Myślę, że to straciłem, Rosmarin. Chyba się pogubiłem, Rosmarin. Ludzie w ogóle mnie nie przepuszczają i... pan Eugene nie chce dać mi klucza. Rozumiem. Mogłabyś go... tam jakoś przygotować. Wiem, wiem. Masz ten piekarnik na podwórku, czy piec na podwórku, ale... prawda. Czemu nie użyjemy tego zamiast tego w wiatraku, Rosmarin? Nie, powiedziałbym, że to brony próbowały ci coś powiedzieć, Elis. Zbierając się w wiatraku? Na pewno cię do tego namawiają. Ach, nie sądzę, bym mogła zrobić coś jeszcze, Rosmarin. Dobra. Napiszmy gierce. I lecimy dalej. No, już. No więc tak. Tutaj nadal nic nie ma. Musimy na pewno trochę kasy sobie zarobić, to jest pewne. Ale przydałoby się też poprowadzić dalej to śledztwo. O, zapalnica tutaj. Teraz sobie z nią pogadamy. Kurde, w ogóle masa ludzi się teraz nazbierała. Rozumiem, że tutaj mamy z tym sprzątaniem. To jest pierwszy quest. A tu się chyba nic nie dzieje, tak? Si. Tu jest czysto, tu jest spokojnie. No dobra. Niechaj tak będzie. Widzę, że musimy z nimi zacząć gadać. Och, czy sobota nie można iść szybciej?
Ten tydzień przyniósł nam same kłopoty. Te wrony są też w całym mieście. Powinniśmy byli uwierzyć ci wczoraj, Alice. To nie ma znaczenia więcej, pani Erin. Jedyne, co utrzymuje mnie w dobrym nastroju, to festiwal, jeśli ma być szczera. Słyszałaś również o apfelu, Alice. Oj, biedny chłopiec. Później zapytam panią Lisbeth, co mogę dla niej zrobić. Nie miała czasu, by o siebie zadbać. Tak sądzę. Czyli do zakład. Nie potrafię zmusić się do uśmiechu w takie dni jak ten. Czy jak te. No, powiedziałbym, że to naprawdę wstyd. Nie możesz tego powiedzieć, nie możesz tak mówić teraz, tutaj, Alice. O, czemu nie? O. O czym wy teraz gadacie? O niczym, pani Wilmo. To nie dotyczy pani Wilmo. Elise. O. Trochę nie zrozumiałem, o co chodziło Frey. Idziemy do naszej ulubienicy. Och, od tamtej pory nie przespałam nocy jak należy. Znaczy od tamtego piątku nie przespałam nocy jak należy. Elis spała... Idę o zakład, że Elis spała jak aniołek. Zabawiasz się ze mną od samego rana, pani Berto? No, nie ma potrzeby grozić ludziom... w jaki sposób, Elis? W jaki sposób stanowiło to zagrożenie? Czy dla pani zagrożenie, pani Elmo? Możesz nam to powiedzieć, Elis. Nie musisz się bać, nic nie szkodzi. Nie mów tego. Tylko ty o nich wiedziałaś, o tych wronach. Dlaczego? Because I am the witch. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Ponieważ jestem wiedźmą. Dobra, huk, tam walę w to. To właśnie chcę, żebym powiedziała, prawda? Masz nas wszystkich za głupców, prawda, Elis? Och, i nerwuje tak Berta. Albo co, pani Odil? To była prawdziwa groźba, którą, czy jaką kiedykolwiek w ogóle słyszałam. Nie mam nic... nic nie będzie, gdy się pokłócimy. Zrobimy z siebie wrogów, Berto. Jesteś jedyną osobą, która twierdzi, że widziała te wrony, Elis. Nie wiem, co mam powiedzieć. Lepiej przeproś, Berto, żeby nie... Oskarżasz mnie o czary? Czy nic takiego nie powiedziałyśmy? Berta nie miała na myśli tego, co powiedziała Elis. Wszyscy widzicie to, co ja widziałam wczoraj. Banda wron. Zróbcie z tego... Czy myślcie sobie o tym, co chcecie, drogie panie? Suspicious up? No naprawdę? No jaja sobie robicie? Kurwa, jestem non-stop suspicious. Tego się nie da inaczej zrobić, no. Kurde, no. A dobra, poczekajcie, bo ja muszę to zobaczyć. Zrobimy tutaj load, tak? Zróbmy to jeszcze inaczej. Zapiszmy sobie tutaj. Save your progress. 18. A wczytamy sobie 17. Ja zobaczę, czy to nam coś pomoże. Bo naprawdę ja już tracę po prostu wiarę we wszystko. Zobaczmy. Ja od razu polecę tu. Teraz powiem co innego. Być może ja po prostu mam same złe wybory. To jest też bardzo prawdopodobne. Dobra, nie mogę nic więcej powiedzieć. Dobra, nawet nie czytam.
kurwa, no ja mam po prostu same słabe wybory. Jeszcze raz, moi drodzy, trudno. Ja wiem, że to może troszeczkę cheatostwo, ale zobaczymy dwie strony medalu. Ja wiem, że już powinien odcinek kończyć, ale dobra, zobaczymy to, serio. Zobaczymy to i zobaczymy, co będzie tutaj do powiedzenia. Bo totalnie nie wiem, czy... No, ja to chyba źle zrozumiałem. Dobra. Tu zaznaczymy, że nie możemy nic więcej powiedzieć. A, pani Berto podbała sobie dokuczenie nam. Pani Odil. Tak myślę. Dokładnie, Berta. To nie jest na to czas. A, nikogo nie drażnię. To jest uzasadnione pytanie. Nie ma znaczenia, kto zobaczył je pierwszy, Berta. No, liczy się to, że są tutaj i nie odejdą bez względu na to, co zrobimy. A, to jest Omen. Właśnie to. O, weź się, Odil. Zabierzemy cię do domu. Dobra. No, czyli ja mam po prostu słabe wybory. Ja mam po prostu słabe wybory. Dobra. Moi drodzy, to było na tyle. Zostajemy przy tym wyborze oczywiście. Ja sobie tu jeszcze poklikam. Poklikam sobie tutaj. No a my się widzimy w następnym odcinku z Little Goody to Shoes. Czyż nie? Raczej. No raczej. Dobra. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej.